Witam was serdecznie, z tej strony Patryk. Kolejny odcinek, bądź pierwszy odcinek, bo nie wiem, to co ostatnio nagrałem, to wyszło, nie wyszło, tak jakoś coś się nagrało, coś się nie nagrało. Dzisiaj przyjechaliśmy na takie duże gospodarstwo, kilkaset hektarów, i będziemy pomagać im kosić pszenicę, docelowo nawet koło setki. Zobaczymy jak to wyjdzie, ile tego skosimy, czy pogoda dzisiaj pozwoli. Idę się szczepić. Kawałek drogi tutaj miałem, bo około 50 km. No ale na kilka dni tutaj przyjechaliśmy, także myślę, że warto. Wejdzie. Mieliśmy małą awarię, a bynajmniej tak się wydawało, że jest jakaś. Wydawało się, że jest poważniejsza, bo zaczęły się bezpieczniki palić, a jak się okazało, przewód się przetarł i robił nam zwarcie. Niestety. Dobra. Odczepiamy header. Odbezpieczamy. Może nagram wam kilka odcinków codziennie coś z tego pola. Będę ja kosił, będzie kosił gospodarz swoim Holandem TC-kiem. Nie pamiętam jaki model, chyba 50-70. Także będziemy działać na dwa kombajny. Zobaczymy jakie będą sprzęty do odwozu. Przełączymy od razu na pokosy, bo tu wszystko będzie szło na pokosy. Czekajcie, bo mam krzywo gardziel, o właśnie. I to przez to wszystko. Dobra. Header jest nasz. Odjeżdżamy, szczepiamy się. Zobaczcie jak tutaj są połacie. Tutaj te wszystkie pola, tu już część jest obkoszona. Pszeniczka naprawdę ładna. Także będzie co sypać. I ci co będą odbierać będą mieli naprawdę roboty. Od dwóch kombajnów w godzinę, myślę około 35 ton z dwóch kombajnów powinno się ukosić przy takim dobrym zbożu. Także będzie co robić. O kurde. Muszę podnieść. Ten bolet mi się odhaczył. Zabezpieczający. Kurde. Się zgiął jeszcze. Jak cholera się zgiął. Czekajcie, wezmę młotka, zaraz to podprostuję. Zawsze coś się stanie, zawsze coś się dzieje. Dobra. Dobra.
header uczepią praktycznie zawsze. Strach jeździć z headerem. Nie chodzi już o to, czy się przejedzie, czy się nie przejedzie, a o to, żeby sobie nikomu nic się nie stało i żeby nie mieć nikogo na sumieniu. Bo ludzie jeżdżą różnie po drogach. Jedni uważają na kombajny, inni nie uważają i mają je gdzieś. I uważają, że kombajnista z wózkiem czy bez wózka to może sobie cofać. On ustanie, stoi i się na ciebie patrzy. Już tak się nie raz w tym roku zdarzyło. No ale co zrobić, nic nie zrobisz. Zmachałem się. Dobra, włączymy. Muszę zobaczyć, czemu to widła napinacz. Ostatnio był trochę za mocno napięty. Bezpieczniki po wczorajszej akcji. Jeszcze jest za mocno napięty. Przerób masy. Kombaj spokojnie był w stanie przerobić tą masę, zrobić robotę. Natomiast przystawka, tak 5,5, max 6 na godzinę, robotę robiła, ale powyżej tych szybkości już nie było tego efektu docięcia fajnego rożyska, rozdrobnienia. Dlatego postanowiłem, że do takiego kombajnu, który jest tak naprawdę na pograniczu szóstki i ósemki, bo przy takiej liczbie koni i takich gabarytach sześciu wytrząsaczach nawet byśmy mogli myśleć o ósemce, postanowiłem, że szóstka, ale szóstka na czterech nożach, żeby maksymalnie wykorzystać wydajność tego kombajnu. Nie wiem, czy przy mniejszych kombajnach jest sens, bo tam sam kombaj tego nie przerobi. Aczkolwiek przy takim kombajnie na pewno będzie wykorzystana ta przystawka w 100%. No i kolejna rzecz, bardzo dobrze rozrobione rżysko, mniejsze możliwości dla zimowania omacnicy prosowianki chociażby, jeżeli zetniemy to rżysko dość nisko. No i też lepsze rozdrobnienie, lepszy rozkład potem tych resztek, łatwiejsze zagospodarowanie, czyli łatwiejsza orka, talerzowanie, cokolwiek. Tak naprawdę myślę, że po takiej przystawce dobry pług, razówka i spokojnie to zrobimy robotę, nic tam się nie będzie pchało. Taki ważny aspekt, też tutaj aspekt dla u mnie w kombajnie przy kukurydzy, to że mamy załączoną sieć karnię, bo mamy zwolnione obroty, mało przeciwnoży, tak żeby nie dawać jej jakoś bardzo po dupie. No ale jednak ta masa wtedy jest rozłożona po całości i nie ma takich pasów, gdzie te kolby, osadki i jakieś tam pojedyncze liście leżą, tylko jest to rozrzucone po całym polu. No i są z tego fajne efekty, bo dużo, dużo osób właśnie wspominało po tym, jak w tamtym roku robiliśmy usługi, że robiło się na tym polu dużo lepiej i dużo lepiej było, dużo łatwiej było zagospodarować te resztki, je przykryć, wymieszać z glebą i nie było takiego efektu zapychania na poszczególnych rządkach. Do kukurydzy jeszcze chwila, ale już plany jakieś są. Teraz dalej jeszcze kusimy zboża. Pokażę wam taki naprawdę pełniusieńki zbiornik, bo już na czerwono się świeci. Jeszcze trochę umucimy, bo gospodarz nie dojechał z przyczepą, bo u niego kropiło. Tutaj też spadło kilka kropel, ale się rozpogodziło. No i nie przyjechał. Teraz do niego dzwonię, gdzie on jest, a go nie ma. Także kusimy pełno, pełniutko. No i poczekamy chwilę, nie lubię czekać, bo w tym czasie można by było działać. Mamy dzisiaj, który dzisiaj mamy dzień już? Ja już nie wiem. 27 lipca, 13:20. Mamy skoszone już 6,5 hektar 20, 7,60, niecałe 8 hektarów mamy dzisiaj skoszone. Idzie dość ładnie, aczkolwiek myślę, że dzisiaj nie zrobimy tego, co mamy zrobić, bo chmury z każdej strony się kłębią i pewnie przyjdzie coś, jakaś burza. No zobaczymy, oby jak najpóźniej. Aczkolwiek deszcz potrzebny, kukurydza
moja kukurydza bardzo potrzebuje deszczu. Sprawdźmy sobie, jak jest ze stratami, czy są straty, czy nie ma strat. Sprawdzałem dzisiaj na początku, było ok. Jedyne takie ziarko, połówka jakby lekko utrącona, także jest dobrze. Ziarno jest na pewno domucone, bo kombaj jest skręcony dość konkretnie, żeby nie było właśnie tych plew w środku. Jest tak skręcony prawie jak, nie prawie, tak jak na jedźmie. Jedziemy tirem na pola, przez pola. Mam nadzieję, że potem wyjedziemy. Tu łatwo nie jest, bo droga bardzo wąziutka. Naczepa przeszła. Także jedziemy. Tego pola niestety nie ma nigdzie z jednej strony dojazdu. No i musimy jechać tutaj. Tam jeszcze jest duży uskok. Musimy takie kółko zrobić na polu. No ale co, jak trzeba, to trzeba. Kania daje radę. Od zakupu, czyli jakieś 2 tygodnie, dobre 2,5 tygodnie, już około 6 tysięcy zrobiła. Także nie stoi, jeździ. Tu mi szkoda jeździ, bo tu mam wsiewkę trawy. Nawet ładna ta trawa teraz ładnie wygląda. Wy na pewno nie widzicie, ale już zaczyna się zielenić na polu. No ale muszę jakoś tam dojechać. Kopię. To był zły pomysł, tu jest piach jak cholera. A ja jeszcze miałem na automacie, na manualu, to bym podjechał. Druga próba, manual, jedynka, blokada. Kurde, chyba nie podjadę tu. Wrzucamy dwójkę, obroty w podłogę. Znowu górka na ścieżkę, jakbyśmy wjechali. O, i bardzo ładnie, bezproblemowo teraz. Jedyneczka. Ustawiamy samochód z górki. Łatwo ruszyć. Ręczny, kierowniczka do góry,
luzik. Niech kilka sekund pochodzi na jałowym biegu. I gasimy, idziemy zobaczyć, co leci ze zbiornika. A kluczyki zostawimy, chyba na polu nikt jej nie zabierze. O, czekajcie. Tak wygląda łódka. Dobra, Łukasz podjeżdża. Skakujemy. To ładna, nawet nie jest zła. Kurzy się jak cholera. BHP w klapkach. Jestem z powrotem. 95 ar zgłoszonych, już jakiś czas temu koguty się zapaliły, także 70-80% zbiornika było. Dojedziemy do końca, będziemy mieli hektar i myślę, że będziemy mieli pełny zbiornik. Może nie pełny, pełniutki, ale te 6 ton, 6200 powinno być. Wejdę wam pokażę, żeby nie było, że coś naciągane, czy naciągane, czy nie naciągane. Pokażę wam, jak jest. Tutaj nie mamy pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Czwartą, piątą i nawet szóstą klasę na tej działce mamy. Także rewelacji glebowej nie ma. I myślę, że jak na ten sezon, też dość ciężki, bo tych opadów nie było, to ten plon dobry, zadowalający. Przynajmniej ja jestem zadowolony w tym roku. I to, co możecie zauważyć w tym roku, jak na razie jestem zadowolony ze wszystkich upraw, ze wszystkich plonów. Mało kiedy to się zdarza, a w tym roku naprawdę nie jest źle. Mogło być dużo gorzej to wyglądało przed nimami. A teraz w tym okresie okazuje się, że nie ma tragedii. Wkurza mnie przy tej słomie, że ona nie chce wchodzić tak prosto do hedera. I wszystko stoi na gardzieli. Nie lubię tego, bo jeśli się wciągnie jakąś jedną świtę, jeszcze mi się zapcha kombajn. Zapaliło przez chwilę czerwone, jak cofałem, także jest pełny zbiornik. Ja wejdę do góry. Czekaj, ja wejdę do góry, jeszcze tu nie ruszaj, a potem jak pójdę, to dopiero rusz. Nie ruszaj na razie. Wejdę wam pokażę i jadę po tira. To słomy jest naścielone. Calutki, ten drugi czujnik zasypany. I tak wygląda pszeniczka. Czyściutka, ładna, bez żadnych ości. Trochę się trafia połówek, by można było troszkę rozkręcić kombajn. I tak zrobimy. O, zasypiemy tamto, będzie teraz na czerwono. Myślę, że 6 ton 400, spokojnie 300 jest. Także szóstka z hektara powinna być bez niczego z tej wilejki. Jak powtarzam, czwarta, piąta klasa. Czyli tak według mnie taka szybka ocena. Może nie jest to pszenica na rekord, bo chyba nie jest, ale pszenica na
słabsze warunki, pszenica na te gorsze gleby. Taka pszenica też była z IGP, mi się przypomina, Pilgrim. Zasiałem w tamtym roku. Nie siejcie tego, naprawdę nie siejcie tego. Tragedia, nie da rady tego utrzymać. Wilejka dużo lepiej sobie poradziła. W tamtym roku była też susza. W tym roku nawet była chyba większa susza niż w tamtym roku. A plon jest dwa razy większy. Pilgrim w tamtym roku dał mi 3 tony, gdzie inne odmiany, które były zasiane na podobnych stanowiskach, sypały też koło szóstki. Godzina bodajże 20:40. Kosimy. Kończymy kosić. Tecek się już najadł i nie może jechać. My jedziemy. Zobaczymy jak daleko. Już się trochę zmrok robi. Ale myślę, że jeszcze jako tako będzie widać. Tutaj takie najgorsze przypalenisko mamy na końcu. Ale i tak wydajność już była bardzo dobra. Miejscami teraz na końcu, z drugiej strony na takiej lepszej glebie, przekraczająca według mnie 9. To co widziałem po zbiornikach i po areale, który skosiłem. Wykosimy 6,9 na godzinę. Na spokojnie, bez żadnych strat. No. I to by było na tyle. To na razie, cześć.